Wielu twórców internetowych na poziomie eksperckim ma takie podejście, że oni są na szczycie, a wszystkie osoby, które je obserwują, są u podnóża tejże góry. A co byłoby, gdybyśmy wspólnie wyruszyli w podróż i krok za krokiem podążali za swoim guru? Przedyskutujmy to dzisiaj. Witam Cię bardzo serdecznie, nazywam się Rafał Galiński, od 3 lat prowadzę na full kanał na YouTubie i jest to moja podstawa budowania społeczności i biznesu online. Działam na 100% tylko w oparciu o ten kanał i mam już społeczność, która liczy w sumie całkiem dużą ilość. To jest około 130 tysięcy obserwujących mnie osób regularnie w ciągu roku wchodzących na kanał, 20 tysięcy subskrybentów, ale też mam całą platformę, jeżeli chodzi o swoje warsztaty online'owe. I też prowadzę kilka grup członkowskich, grup facebookowych i całą właściwie społeczność. Dzisiaj porozmawiamy na temat bardzo istotny, a mianowicie jeżeli zaczynasz budować biznes w oparciu o swoją pasję, zwykle człowiek zadaje sobie pytanie, czy jestem na tyle dobry, żeby pomagać innym, żeby uczyć innych, tak? I wydaje nam się, że żeby kogoś uczyć, żeby komuś pomagać, trzeba być mistrzem i właśnie stać na tym szczycie. Ale okazuje się wielokrotnie, że osoby, które są na bardzo wysokim poziomie, one mówią takim językiem i w taki sposób przekazują wiedzę, że ona zwykle jest bardzo ciężka do ogarnięcia przez osoby, które są właśnie u podnóża tej góry. I to podejście jest bardzo humorystyczne, bo tym podejściem kierują się zwykle tacy eksperci starej daty. Zwróć uwagę, że na przykład jak rozmawiasz z nauczycielem z doświadczeniem, to mówi, no ja pracuję tutaj w branży 25 lat, dzieci są niegrzeczne, ja je próbuję uczyć, one nie uważają. No i wiesz, ja siedzę w takiej klasie, słyszę i widzę, że przede wszystkim nic nie słychać, że zajęcia są prowadzone z poziomu eksperta, nauczyciela, ale nie są skierowane tak naprawdę do osób w tym wieku, jak na przykład moje dziecko. I widzę coś takiego i mówię, kurczę, no przecież tutaj nawet nie ma porządnego wyciszenia tej sali, żeby cokolwiek docierało do tych dzieci, jeżeli chodzi o lektorat. A tak samo jak i nie ma porządnego głośnika w tej klasie, więc jak te dzieci mają się uczyć. Więc tak naprawdę może byłoby lepiej i na pewno byłoby lepiej, gdyby iść z tym naszym podopiecznym krok w krok, pokazywać mu ten następny krok, zamiast traktować go totalnie z góry, kiedy ta osoba zupełnie nie wie jak nawet się zachować, nie wie jak się odnaleźć i nie wie jak ogarnąć dane zagadnienia. I wielokrotnie prowadząc swoje programy edukacyjne, prowadzę programy tygodniowe zwykle dla początkujących, właśnie krok po kroku przechodzimy poszczególny etap i to nie jest duży materiał, on wcale nie musi być bardzo objętościowo duży. I wszystkie kursy, gdzie widzę na przykład takie reklamy, które mówią na przykład na Facebooku, 16 godzin trwania kursu, tak, 150 lekcji, a tak naprawdę nie wiemy czego się nauczymy. Dużo fajniej byłoby to rozwiązać na tej zasadzie, podczas tego kursu dowiesz się tego, tego i tego, prawda? Czy zdobędziesz taką, czy możesz zdobyć taką i taką wiedzę czy umiejętność zamiast 160 godzin lekcji. Więc to przekazywanie wiedzy i doświadczeń to się systematycznie bardzo mocno przewartościowuje i dostrzegam tę tendencję, jako że ludzie są coraz mniej uważni, mają coraz więcej czynników i bodźców, które je rozpraszają, że żeby skutecznie w tej chwili przekazywać wiedzę, trzeba naprawdę krok po kroku podążać ze swoim podopiecznym. Wiele osób postrzega też przez syndrom oszusta, to się nazywa imposter syndrom, że nie są zbyt dobrze, żeby przekazywać wiedzę, a tak naprawdę nie musisz być wcale ekspertem, żeby sobie poradzić, bo wystarczy, że podzielisz się tym, co już wiesz, jeżeli w czymś się czujesz bardzo dobrze, czujesz, że robisz coś intuicyjnie, nie sprawia ci to żadnej trudności, jesteś w stanie, czy już pomagasz wielu osobom, bo ci o coś pytają, zwróć uwagę, o co cię pytają, to właśnie tą swoją wiedzą czy umiejętnością jesteś w stanie się podzielić i dzięki temu też, że jeżeli sprawia ci to przyjemność, jeżeli jest to, odbywa się to w oparciu o twoją pasję, jesteś w stanie też wygenerować z czasem dochody. I temat jest dosyć prosty, on nie jest kompleksowy, ja nie chciałbym tutaj specjalnie rozwijać go, natomiast chciałbym tym materiałem tak bardziej zmotywować ciebie do działania i też do zastanowienia się, gdzie jestem dobra i gdzie mam rezerwę do tego, żeby pomóc innym ludziom.
Jeżeli chcesz poznać te trzy pierwsze kroki, jeżeli chodzi o zarabianie na swojej pasji, zapraszam cię do swojego treningu audio, do audiobooka, gdzie znajdziesz te właśnie trzy kroki, 40-minutowy, darmowy taki mój trening, który mówi o tym, jak zacząć to robić, jak zacząć wdrażać w życie i idziemy właśnie krok w krok przez te poszczególne etapy. Dziękuję ci serdecznie za uwagę. Pozdrawiam, życzę miłego dnia, wszystkiego dobrego. Cześć.